Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Dziś pod lupę bierzemy kolejną markę, ale jak widzicie po tytule, nie będzie to marka dla kobiet, tym razem dla mężczyzn. Na moim kanale zdecydowaną większość stanowią kobiety, ale są też oczywiście panowie, którzy raz na jakiś czas pytają mnie o to, bym poleciła jakieś fajne kosmetyki właśnie dla nich. Czasem też dostaję od Was wiadomości albo komentarze, czy mogłabym polecić kosmetyki dla Waszej drugiej połówki. Chcecie kupić, Wy, moje drogie panie, chcecie im kupić jakieś fajne kosmetyki, chcecie, żeby lepiej o siebie dbali, chcecie, żeby zaczęli stosować jakieś fajne preparaty, szukać jakiegoś pomysłu na prezent. I myślę, że ten dzisiejszy film powinien spełnić Wasze oczekiwania, zarówno tej damskiej części, jak i tej męskiej części. Pomyślicie sobie, no dobra Anita, ale przecież ty jesteś kobietą, no jak możesz wypowiadać się na temat męskich kosmetyków? A moi drodzy, znalazł się tester, który bardzo chętnie przygarnął kosmetyki, o których dzisiaj będziemy rozmawiać i z przyjemnością je dla Was testował. No oczywiście zatrudniłam mojego Maxa, który uwielbia kosmetyki, tak, lubi o siebie dbać, często mi podkrada moje kosmetyki i słuchajcie, czasami jak przychodzą do mnie jakieś paczki PR-owe, to pyta się, czy coś ktoś mu przysłał, czy dostał jakieś kosmetyki albo perfumy. I kiedy dostaje taką paczkę, jest, słuchajcie, uradowany, cieszy się, że będzie mógł sobie coś potestować, sprawdzić, coś w ogóle dostał. Więc myślę, że tutaj, jeśli chodzi o właśnie testowanie tych kosmetyków, wypowiedzi będą zdecydowanie massimo. Co prawda podzieliliśmy to troszeczkę, jeśli chodzi o ten film, ja sprawdziłam kosmetyki pod względem składów, ale zaraz dowiecie się jeszcze czegoś ciekawszego. Okazało się, że niektóre kosmetyki z tych właśnie męskich sama, słuchajcie, przygarnęłam z różnych względów. Zaraz Wam o tym wszystkim opowiem, ale zacznijmy od początku. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o marce Monolith. Jest to marka, która pojawiła się stosunkowo niedawno na naszym rynku i możecie ją kupić w sklepie Nutridom. Tam dostępne są wszystkie kosmetyki z tej serii. Marka Monolith jest marką, która no oczywiście stara się odpowiedzieć na wszystkie potrzeby, jeśli chodzi o mężczyzn. Ja już na temat męskiej skóry jakiś czas temu zrobiłam film i opowiadałam Wam wtedy, jakie są różnice między męską skórą a można powiedzieć damską skórą. Chodzi mi oczywiście o to, jakie są różnice w skórze, jak ona reaguje, jak ona jest zbudowana, czego panowie mają więcej, jeśli chodzi o ich skórę i też jakie mają potrzeby, bo nie oszukujmy się, że mężczyźni mają nieco inne potrzeby niż my kobiety. Zwracają uwagę na zapachy, zwracają uwagę na konsystencję, wolą takie preparaty, które będą lżejsze, które nie będą zostawiały takiego tłustego filmu na ich skórze, które będą miały też odpowiedni zapach. Czasami mają, słuchajcie, no, różne potrzeby i powiem Wam, że jeśli chodzi o markę Monolith, którą właśnie testował Massimo, to okazało się podczas tych testów, że on czasami zwraca uwagę na zupełnie inne czynniki niż ja jako kobieta. Przy okazji omawiania każdego z tych produktów wszystko dokładnie Wam powiem. Na co chciałam Wam zwrócić jeszcze uwagę, jeśli chodzi o samą markę Monolith. Jest to marka, która tak jakby inspiruje się dzikością natury. Zwróćcie uwagę, że opakowania tych kosmetyków są minimalistyczne, ale takie typowo męskie. Mamy ciemne opakowania, ciemny design, zielony, troszeczkę nawiązania do tej natury, właśnie takich tych męskich klimatów. Ale to nie wszystko. Bardzo podoba mi się to, że na każdym kosmetyku marki zaznaczona jest ilość procentowa, jeśli chodzi o substancje pochodzenia naturalnego. Bo rzeczywiście, przejrzałam składy wszystkich tych kosmetyków i powiem Wam, że to jest marka, która inwestuje w składy jak najbardziej naturalne. Mamy tam od 80% nawet do prawie 100%, 90 kilku procent substancji pochodzenia naturalnego i to jest oczywiście ogromny plus, w zależności od tego, jaki jest to kosmetyk i jakie jest jego przeznaczenie. Dodatkowo też
Jest to marka, która stroni od substancji kontrowersyjnych, takich jak oleje mineralne, parabeny, donory formaldehydu, jakieś kontrowersyjne konserwanty, czy na przykład właśnie te oleje mineralne, ftalany, silikony i tak dalej. Widać po składach, że są one bardzo dobrze przemyślane. Nie są też nie wiadomo jak długie, co też jest ogromnym plusem, a te substancje aktywne, na których nam zależy, też są wysoko w składzie. Kolejna ważna informacja to jest to, że są to kosmetyki perfumowane. No i właśnie, tutaj zatrzymajmy się na chwilę, ponieważ marka Monolith zastosowała we wszystkich swoich kosmetykach dla mężczyzn tę samą linię zapachową, te same aromaty. Ale ja jako kobieta, kiedy pierwszy raz powąchałam jeden z tych kosmetyków, przepadłam, słuchajcie, przepadłam. Ja w ogóle lubię męskie zapachy i myślę, że większość z Was lubi otaczać się tymi męskimi zapachami, jeśli chodzi tutaj oczywiście o grupę pań, a mężczyźni też mają taką swoją nutę zapachową. Na pewno nie lubią tych takich słodkich, naszych cukierkowych zapachów i nie chcieliby mieć ich w swoich kosmetykach. No i teraz marka Monolith, ten zapach, który umieściła w tych swoich kosmetykach, i pierwsze, co ja osobiście wyczuwam, to jest drzewo sandałowe. A jeśli mieliście taką okazję, żeby kiedyś powąchać, jak pachną kosmetyki, czy na przykład świece zawierające drzewo sandałowe, to od razu będziecie wiedzieć, o co chodzi. To jest ciepły, otulający, przyjemny zapach. To jest taki zapach specyficzny, troszeczkę może kojarzy się z takimi aromatami arabskimi, typowo męski zapach, ale dla nas kobiet jest takim właśnie zapachem otulającym, ciepłym, który dobrze się kojarzy. Oczywiście są tutaj też jakieś inne nuty zapachowe, które dają bardzo charakterystyczną, przepiękną mieszankę, ale ten zapach przypadł nawet mojemu Massimo d'Augusto. On zresztą w ogóle lubi też takie aromaty, takie nieco cięższe, właśnie takie męskie, ciepłe, otulające, i powiedział, że w ogóle wow, że zapach jest obłędny, niesamowicie mu się podoba i już dawno nie stosował męskich kosmetyków, które posiadałyby właśnie taki aromat. Także wszystkie kosmetyki marki Monolith posiadają tę samą linię zapachową. Oczywiście w zależności od tego, jaki jest to kosmetyk, jakie jest jego przeznaczenie, te zapachy są bardziej intensywne lub też mniej intensywne. W linii tych wszystkich kosmetyków znajdziemy preparaty oczyszczające, myjące, do ciała, do włosów, ale również preparaty, które będą dbały o męski zarost, działały również pielęgnacyjnie na skórę twarzy. Wszystkie kosmetyki marki Monolith dostępne są w sklepie internetowym Nutridom i powiem Wam, że są w bardzo przystępnych cenach, bo naprawdę do 100 zł kupicie ciekawe, fajne, świetne preparaty. No to teraz przejdziemy do omawiania tych kosmetyków. Ja je mam tutaj wszystkie przed sobą i już po kolei powiem Wam, jakie były wrażenia Massimo z ich testowania, ale też jakie były moje wrażenia i dlaczego. Słuchajcie, pierwszy kosmetyk, który tutaj wyciągnę, to jest, zobaczcie jak ładnie wygląda opakowanie, to jest żel pod prysznic. Dokładnie, żel pod prysznic, który zawiera 92,46% substancji pochodzenia naturalnego, żel oczyszczający. Na opakowaniu dodatkowo mamy wypisane wszystkie substancje znajdujące się właśnie w formule tego preparatu. Mamy też najważniejsze informacje dotyczące tego, jak on działa i tak dalej. To jest żel, który posiada taką gęstą, przyjemną formułę. Nie jest żelem takim przelewającym się w dłoniach, więc też Max twierdził, że nie utrudnia kąpieli, jak on to powiedział, że wystarczy odrobina tego żelu i naprawdę można wykonać całą kąpiel w bardzo przyjemny sposób. I teraz uwaga, słuchajcie, ten żel jest, on posiada taki zapach, że wystarczy odrobina w kąpieli, a zapach unosi się w całej łazience i nawet potrafi wyjść na mieszkanie. Jak Max pierwszy raz użył tego żelu, to wyskoczył, słuchajcie, spod prysznica i mówi: nie, no to jest w ogóle obłęd, ty mi musisz kupować za każdym razem ten żel, bo ja uwielbiam ten zapach, ja ten zapach czuję na sobie. Często Massimo marudzi, jeśli użyje jakiś żel do kąpieli mój, bo mówi, że śmierdzi, albo że jest za cukierkowy, albo że nie pachnie, albo na przykład
przykład go oblepia i czuje ten zapach później na sobie, a mówi, że ten żel jest po prostu fantastyczny. I tutaj mamy opakowanie, słuchajcie, 250 ml, miękka, przyjemna butelka, więc też absolutnie nie ma problemu, żeby się wykąpać, wejść pod prysznic i go sobie użyć. No i teraz, coś na co zwrócił Massimo uwagę, a na co ja jako kobieta powiem wam, że nie zwracam uwagi, albo zwracam uwagę, ale patrzę na to troszeczkę inaczej. A mianowicie to, że Max powiedział, że to jest bardzo fajnie oczyszczający żel, ale nie zostawia na skórze takiego tłustego, lepkiego filmu, który on nie znosi. On po kąpieli musi się wytrzeć i od razu ubrać. I nie lubi, kiedy ta skóra jest taka, wiecie, jakby czymś oblepiona. I mówi, że ten żel przez to jest bardzo właśnie fajny. On nie wysusza skóry, ale nie powoduje, że ta skóra jest taka nieprzyjemna w dotyku, ale z drugiej strony nie daje też tego uczucia lepkości. Ja jak kobieta zwracam uwagę na to, żeby jednak żel pod prysznic był na tyle fajny, jeśli chodzi o konsystencję i jego zastosowanie, żebym ja czasami też mogła zrezygnować z balsamu albo jakiegoś lotionu, który później po kąpieli sobie gdzieś nakładam. On znowu na odwrót, więc słuchajcie, no gdybym ja testowała ten żel, to powiedziałabym, że no muszę się pokremować, muszę gdzieś tam jeszcze użyć balsam. On jako mężczyzna stwierdził, że absolutnie nie i to jest świetny produkt. I wiecie co, sama zaczęłam go używać i rzeczywiście potwierdzam, że ten zapach utrzymuje się przez jakiś czas na ciele. Jest umilającym aromatem całą naszą tą kąpiel, tę przyjemność kąpieli pod prysznicem. Naprawdę świetny, gorąco wam polecamy. Kolejny kosmetyk, który wam przedstawię, to jest szampon. Szampon, który również ma opakowanie 250 ml, opakowanie wyposażone w pompkę, więc też Massimo stwierdził, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo nie trzeba go nigdzie wylewać, wystarczy nacisnąć taką pompeczkę. Jedna doza, mówi, spokojnie wystarczy mu na umycie włosów. Powiedział, że też bardzo podoba mu się zapach, no bo to jest oczywiście ta sama linia zapachowa. Co mamy w składzie tego kosmetyku? I tutaj znajdziemy m.in. pantenol, wyciąg z rumianku i glicerynę. Czyli będzie to kosmetyk, który będzie oczyszczał, nawilżał, ale też łagodził skórę głowy, nie podrażniał. I też Massimo powiedział, że absolutnie nie ma z tym problemu. A nie wiem, czy wiecie, wyciąg z rumianku jest też często taką substancją, która znajduje się w preparatach przeciwłupieżowych. Mężczyźni bardzo często mają z tym problem i fajnie, że właśnie marka Monolith pomyślała o tym, żeby jednak ten wyciąg z rumianku również tutaj się znajdował. Jeśli chodzi o zawartość procentową substancji pochodzenia naturalnego, to mamy ich tutaj prawie 93%, więc też naprawdę ok. Co prawda, Max zwrócił uwagę na jedną ważną sprawę. Powiedział, że fajnie by było, gdyby marka Monolith stworzyła jeden produkt, szampon i żel pod prysznic, tak naprawdę jako jeden produkt, czyli tak można by powiedzieć dwa w jednym. Mamy produkt oczyszczający plus do tego jeszcze szampon. Bo mówi, że czasami mu się nie chce użyć szamponu oddzielnie na włosy i oddzielnie żelu. Dla niego zdecydowanie bardziej wygodne by było to, gdyby marka połączyła ze sobą te dwa produkty. Zresztą często w kosmetykach męskich możecie znaleźć takie produkty, że właśnie żel pod prysznic do mycia ciała, twarzy i włosów razem. Więc mówi, że to by było fajne rozwiązanie. Natomiast nie narzeka, bo mówi, że mimo wszystko i tak jest ok. Mogłoby być takie opakowanie 500 ml albo nawet te 200 ml, dwa w jednym, ale jest ok. I mówi, że szampon też poleca, przyjemnie się myje skórę głowy, przyjemnie myje się włosy. On co prawda tych włosów dużo nie ma, bo on ma włosy obcięte na jeżyka, więc myślę, że tutaj powinien wypowiedzieć się też mężczyzna, który posiada dłuższe włosy, ale na te warunki, które mamy, słuchajcie, naszego testera, jest zadowolony z szamponu i mówi, że jest to naprawdę bardzo dobry produkt. No i teraz kolejny kosmetyk, czyli trzeci kosmetyk już z oferty marki Monolith, dostępny oczywiście w sklepie Nutridom, to jest peelingujący żel do mycia twarzy. Ten kosmetyk bardzo zaskoczył mojego Massimo, bo mówi, no wreszcie ktoś pomyślał nad tym, żeby stworzyć preparat myjący dla mężczyzny, jeśli chodzi o twarz, bo panowie czasami też potrzebują takiego lepszego oczyszczenia swojej skóry twarzy.
Są oczywiście tacy panowie, którzy o tym zapominają, ale są też tacy, którzy zwracają na to uwagę. Mój Max zwrócił na to uwagę i cieszy się, że taki produkt pojawił się w ofercie. To jest żel, słuchajcie, żel, który w swoim składzie ma takie delikatne drobinki. Już wam mówię, co tutaj jest. Znajdziemy m.in. kwas mlekowy, glicerynę i puder z pestek moreli. I właśnie ten puder z pestek moreli, taki drobinki tych pestek moreli, będą działały lekko, ale naprawdę bardzo lekko, ścierająco na skórę, na męską skórę twarzy. Dodatkowo jest tutaj właśnie kwas mlekowy. Ja o kwasie mlekowym też już mówiłam wam w jednym z moich ostatnich filmów. Bardzo fajnie działający produkt, też oczyszczający, złuszczający. Pamiętajmy o tym, że panowie mają grubszą skórę. Też stosują codziennie, co drugi dzień, co trzeci dzień, raz w tygodniu, golą się. Więc też dochodzi do naruszenia odrobinę tego naskórka, tych powierzchniowych warstw naskórka. I mężczyźni też często mają problem z wrastającymi się włoskami, więc potrzebują, słuchajcie, tego takiego złuszczania. No a z drugiej strony, no powiedzcie waszemu, waszej drugiej połówce, zrób sobie peeling. No nie zawsze będzie zadowolony i będzie mówił, gdzie tam peeling, zrobić peeling. Mój Massimo też taki jest. Woli nałożyć sobie maseczkę, która będzie oczyszczała mu skórę, usuwała zaskórniki, oczyszczała pory, złuszczała, niż stosować peeling. Po prostu jest wygodny i mu się nie chce. A tutaj mamy tak jakby dwa, trzy w jednym. Mamy kosmetyk, który oczyszcza, złuszcza, odblokowuje pory, odblokowuje ujścia gruczołów łojowych. Naprawdę bardzo ciekawy preparat o delikatnym zapachu. Jeśli chodzi o jego skład i zawartość procentową substancji pochodzenia naturalnego, to mamy tutaj około 74%. Do tego pojemność 150 ml. Jak widzicie, znowu mamy pompkę, więc też wygodne rozwiązanie. Max powiedział, że bardzo fajnie ten produkt działa na jego skórę. Nie ma takiego uczucia ściągnięcia, przesuszenia, wręcz odwrotnie. Uważa, że skóra jest bardzo fajnie oczyszczona. I to, co zauważył, moje drogie panie, to to, że kremy, które później nakłada w pielęgnacji, szybciej się wchłaniają. To jest chyba moja szkoła, powiem wam, że on zwraca uwagę na takie szczegóły. Okej, lecimy dalej. Skoro jesteśmy przy skórze twarzy, to teraz dwa preparaty pielęgnujące. Krem pod oczy i krem do twarzy. Zwróćcie uwagę, że obydwa są w bardzo podobnych opakowaniach. Różni je oczywiście pojemność. Zacznę może od kremu do twarzy. Krem do twarzy ma 50 ml pojemności. Wyposażony jest w pompkę. I też, co jest bardzo ważne, to jest opakowanie higieniczne, wygodne dla mężczyzn również, zwłaszcza, że wystarczy, że sobie naciśnie, wyciśnie sobie na dłoń, rozsmaruje i koniec. Nie musi wkładać palca do jakiegoś opakowania w słoiczku, nie denerwuje się, nie stresuje. Max powiedział, że to jest w ogóle tak powinny wyglądać wszystkie kosmetyki dla panów, czyli właśnie powinny być wyposażone w taką oto pompkę. Co znajdziemy w składzie tego kosmetyku? I tutaj mamy tak, olej z awokado, olej kokosowy, emolient, wyciąg ze spiruliny, glicerynę, lecytynę, witaminę C i E oraz olej słonecznikowy. Zawartość procentowa substancji pochodzenia naturalnego, moi drodzy, prawie 99%. Potwierdzam, sprawdziłam, tak też jest. Zapach tego kremu jest delikatniejszy niż oczywiście preparaty oczyszczające. Cały czas ta sama linia zapachowa. No i teraz oczywiście co? Konsystencja. Konsystencja biała, bardzo przyjemna. Massimo powiedział, że fajnie rozprowadza się na skórze. Nie ma takiego uczucia, że musi gdzieś tam mocniej popracować. Tylko mówi tak, raz, dwa, wyciska, słuchajcie, wyciska, robi tak, wsmarowuje i mówi, że jest super, że nic go nie podrażnia, nie ma takiego, czasami mówi, że jak nakłada krem, to potem pieką go oczy, mimo tego, że jest to krem do twarzy, albo mu łzawią oczy. I mówi, że w przypadku tego preparatu absolutnie tak się nie dzieje. Podoba mu się ten zapach, który szybko też ze skóry się ulatnia, ale mówi, że skóra po tym, po zastosowaniu tego kremu jest taka przyjemna w dotyku, że on czuje to nawilżenie. To nie jest długotrwałe nawilżenie, bo tutaj też chciałam
chciałabym podkreślić, że Massimo ma skórę raczej powiedziałabym w stronę suchej, ale też dojrzałej. I producent mówi, że jest to krem, który też będzie działał przeciwzmarszczkowo ze względu na zawartość właśnie tych substancji aktywnych. I myślę, że młodsi panowie, czyli tacy powiedzmy już do tej czterdziestki, spokojnie mogą używać ten krem. Przypadnie im do gustu i też będą działać już, można powiedzieć, trochę prewencyjnie. U Maxa tego działania prewencyjnego nie zobaczymy, no bo to już jest, tak jak mówię, dojrzała skóra, więc nie mogę Wam też potwierdzić, czy będzie jakaś niwelacja zmarszczek. No niestety nie, ale to, co on zauważył, to mówi, że jest to naprawdę przyjemny krem w użyciu, w konsystencji, szybko się wkłania, nie ma tej tłustej warstwy, nie ma czegoś takiego, że czuje, że ten krem pozostaje na skórze i ona jest taka lepka. Mówi, że bardzo przyjemnie się go stosuje i powiedział, że będzie do niego wracał. Więc skoro on tak twierdzi i już mu się ten krem tak spodobał, no to coś musi w nim być. No dobrze, ale jeszcze mamy krem pod oczy. I teraz tak, krem pod oczy ma standardową pojemność 30 ml, też ma opakowanie wyposażone w pompkę, tak samo jak w przypadku kremu do twarzy. Tutaj konsystencja jest zdecydowanie lżejsza niż kremu do twarzy, bardzo przyjemnie rozprowadza się w okolicy oka, co znajdziemy w składzie. I uwaga, mamy tutaj olej ze słodkich migdałów, glicerynę, emolienty, olej arganowy, pantenol łagodzący oraz wyciąg z nasion pigwy. I to też jest kosmetyk, który będzie działał nawilżająco, przeciwzmarszczkowo. Massimo mówi, że nie podrażnia, nie ma efektu uzawienia, skóra jest bardzo przyjemna w dotyku, bardzo delikatnie ten krem pachnie, ale on mówi, że ja ten zapach wyczuwam. On natomiast nie i mówi, że w ogóle mu to nie przeszkadza. Fajnie się rozprowadza ten krem w okolicy oczu i mówi, że też jest przyjemny, daje też taki efekt lekkiego wygładzenia, ale mówi, że to jest w jego przypadku, tak jak mówię, skóra po 50, to jest lekkie wygładzenie, nawilżenie i mówi, że spokojnie to nawilżenie wystarcza mu przez cały dzień i wiecie, co nawet zaczął robić? Zaczął sobie nakładać taką grubszą warstwę wieczorami pod oczy. I mówię któregoś raz, mówię tak, co ty masz takie białe pod oczami, co ty sobie nałożyłaś? A mówisz co? Robię sobie maseczkę. Jaką maseczkę? No taką podpatrzyłem u ciebie, że czasami nakładasz sobie grubszą warstwę kremu wieczorem i tak sobie siedzisz, gdzieś tam coś robisz. Ja też chcę spróbować. No i wiecie co? Zaczął sobie tak nakładać trochę ten krem i mówi, że któregoś ranka mówi do mnie, wiesz co? Ten twój sposób nakładania kremu pod oczy taką grubszą warstwą świetnie się sprawdza, bo ja mam rano, mam wrażenie, że mam zniwelowane worki pod oczami, takie wypoczęte spojrzenie. Moje drogie panie, ja czasami nie wiem, co ten mój mężczyzna ma w głowie, ale cieszę się, że zaczyna dostrzegać takie szczegóły, no a przede wszystkim, że jest zadowolony z kosmetyków, które stosuje. Zostały nam do omówienia jeszcze 3 preparaty i uwaga, mam tutaj olejek do brody. Olejek do brody, który zawiera 97% substancji pochodzenia naturalnego. Ale ten olejek nie jest dla Maxa. Ja o nim pomyślałam. Pomyślałam o nim, na początku tak mówię, no dobra, wezmę go dla Maxa, zobaczymy, czy będzie zadowolony, tu mamy pojemność 30 ml, no ale to jest olejek do brody, a on jest mężczyzną, który brody nie nosi. Więc mówię, nie wiem, czy to mu się sprawdzi, czy będzie zadowolony, zresztą on nie lubi też takich preparatów, ale jak ja go otworzyłam i poczułam ten zapach, to stwierdziłam, no nie, słuchajcie, ja ten olejek biorę dla siebie, w ogóle nie ma opcji, żeby on go używał, żeby on go testował, ja go biorę. I teraz, moje drogie panie, to jest szklana buteleczka, mamy tutaj opakowanie oczywiście wyposażone w pipetę, która nabiera odpowiednią ilość olejku. Olejek ma bardzo taką lekką formułę. Zapach jest intensywny, właśnie to drzewo sandałowe, taki otulający, ciepły i przyjemny. I wiecie, co ja robię? Ja ten olejek nakładam sobie na końcówki włosów. Zwłaszcza, kiedy mam włosy rozpuszczone, odrobinę, dosłownie kropelkę tego olejku rozcieram w dłoniach, nakładam sobie właśnie w końcówki włosów. I później, kiedy wiatr rozwiewa mi włosy lub ja te moje włosy gdzieś tutaj przerzucę, to ja cały czas czuję ten olejek. To jest po prostu coś wspaniałego. Już nie mówiąc o składzie, bo tutaj w składzie mamy tak.
olej makadamia, jojoba, arganowy, witaminę E oraz emolient, który jest bazą tego olejku. Naprawdę świetny skład i naprawdę mogę Wam z czystym sumieniem polecić, jeśli moje drogie panie lubicie właśnie takie zapachy i chcecie otulać się na przykład tym zapachem waszego mężczyzny, który czujecie pod prysznicem, kiedy on jest pod tym prysznicem, ten zapach unosi się w domu, to ja Wam polecam właśnie takie rozwiązanie. No myślę oczywiście, że mężczyźni, którzy mają brodę i dbają o nią w odpowiedni sposób, taki olejek to będzie świetne rozwiązanie, bo tutaj już to, co mamy w składzie, czyli te olejki, które będą pielęgnowały włosy, kiedy będą nadawały im połysk, no i oczywiście ten zapach, to będzie coś fajnego, fajne rozwiązanie dla mężczyzn, którzy posiadają brodę. No u mojego się nie sprawdziło, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że ja po prostu ten olejek przygarnęłam i ja z niego korzystam. I tak naprawdę ostatni etap w męskiej pielęgnacji u każdego mężczyzny to jest golenie. Oczywiście oprócz tych mężczyzn, którzy zapuszczają brodę albo chodzą do barbershopu, albo są właśnie tam, dbają o swoją brodę, ale można by było powiedzieć, że no powiedzmy połowa mężczyzn na świecie jednak wykonuje ten zabieg w zaciszu własnego domu, w swojej łazience. No i marka Monolith stworzyła dwa preparaty, które pomogą panom właśnie zadbać o brodę, o tę okolicę, o golenie, ułatwić, uprzyjemnić. I pierwszy z nich to jest krem do golenia. I teraz tak, część z panów woli żele do golenia, część z panów woli pianki do golenia, a mój mężczyzna jest tym typem, który uwielbia kremy do golenia. Słuchajcie, tutaj mam taki krem, chciałam wam tylko pokazać, który Max używał od wielu, wielu lat. To jest marka włoska, w ogóle tak jakoś się złożyło, że kolorystycznie opakowanie podchodzi pod markę Monolith, ale nie, to jest zupełnie inna marka. I mój Max jest tradycjonalistą, on lubi krem do golenia, który nakłada przy pomocy pędzla, a następnie używa maszynki do golenia, dobrej jakości oczywiście maszynki do golenia, która też ma ileś tam tych, jak to się mówi, no widzicie, wypadło mi z głowy. Chciałam powiedzieć o ostrzach, o właśnie, że ma i jakąś tam ilość tych ostrzy, no zwraca na to uwagę, no i musi mieć krem do golenia. Krem do golenia, który rozprowadzał sobie do tej pory przy pomocy właśnie pędzla, ale kiedy trafił na tę oto tubę o pojemności 100 ml i w bardzo przyjemnej konsystencji krem, który wyciska sobie na dłonie i nakłada, rozprowadza właśnie w okolicy, na której mu zależy, to mówię, wiesz co, to jest zdecydowanie większa oszczędność czasu niż nakładanie, jak robił to do tej pory, kremu przy pomocy pędzla. I mówi, że bardzo mu się to spodobało, bo po pierwsze, ten krem ma fajną konsystencję, która jest dosyć gęsta, ale na tyle przyjemna, że tak, pozwala się dobrze rozprowadzić właśnie w okolicy twarzy, którą będzie golił, ale to, na co on zwrócił uwagę, to to, że ten krem nie wchodzi mu w ostrza maszynki, przez co też oszczędza czas na wypłukiwaniu maszynki, słuchajcie, pod wodą, żeby była czysta, i na goleniu. Ja w życiu bym nie zwróciła uwagi na takie szczegóły, ale on na to zwrócił uwagę i mówi, że przez to ten krem naprawdę bardzo dobrze pracuje i uprzyjemnia mu ten cały proces golenia, który nie do końca dla każdego mężczyzny jest dobry. Z drugiej strony zauważył też, że jest to preparat, który nie ściąga mu skóry, nie podrażnia. Co mamy takiego, słuchajcie, jeśli chodzi o skład tego kremu do golenia, to uwaga, mamy tutaj olej ze słodkich migdałów, glicerynę, wyciąg z aloesu, ekstrakt z jałowca oraz pantenol. I jeśli chodzi o zawartość procentową, to mamy około 90% substancji pochodzenia naturalnego. I no tak jak mówię, skład jest naprawdę bardzo dobry, konsystencja u Maxa powiedział, że sprawdza się świetnie i będzie bardzo chętnie wracał do tego oto preparatu. Co prawda powiedział, że troszeczkę irytuje go opakowanie, z tego względu, że no tutaj mamy tę nakrętkę i mówi, że fajnie by było, gdyby marka wymyśliła takie opakowanie, że on by sobie wyciskał, tak jak na przykład w postaci o kremu do twarzy. Mówi, że wtedy to w ogóle byłby genialny produkt. Ale oczywiście
Mówi, że on się nie będzie przy tym upierał, bo mimo wszystko tubka jest na tyle miękka, że też fajnie się wyciska ten kosmetyk. Nie jest na tyle on wodnisty, żeby gdzieś mu tam wyciekał. I fajnie by było też, żeby miał większą pojemność, bo mówi, że 100 ml szybko się kończy, a tak jak on co drugi, trzeci dzień goli się, żeby mieć po prostu gładką skórę, zwraca na to uwagę i mówi, że byłoby super, ale jest zachwycony, jeśli chodzi o działanie, o konsystencję i też mówi, że gorąco wszystkim panom poleca, żeby sobie wypróbowali i przetestowali. A zakończeniem takiego golenia jest oczywiście krem, taki balsam po goleniu. Balsam po goleniu, który również zawiera prawie 98 substancji pochodzenia naturalnego. Jego konsystencja już jest zupełnie inna. On jest zdecydowanie lżejszy, taki bardziej wodnisty. Można by było powiedzieć, że no nie tyle, to jest taki kremowo-żelowa konsystencja, również biała, o bardzo przyjemnym zapachu, który też nie jest intensywny, więc długo nie utrzymuje się na skórze, ale mówi, że jest świetnym wykończeniem właśnie tego etapu golenia. Kiedy skóra po goleniu, żeby nie była taka ściągnięta, żeby była miękka w dotyku, ale żeby też nie było tego problemu z wrastającymi się włoskami, czego on też oczywiście bardzo nie lubi jako mężczyzna. Co mamy w składzie? Uwaga! Tutaj mamy olej z awokado, emolienty, łagodzący pantenol, witaminę C i E, olej słonecznikowy, lecytynę oraz ekstrakt z jałowca. Opakowanie bardzo podobne, tak jak w przypadku tego kremu do golenia. Oczywiście te zastrzeżenia Massimo co do opakowania są bardzo podobne, chociaż mówi, że tutaj w przypadku 100 ml, jeśli chodzi o krem, ten balsam po goleniu, nie ma zastrzeżeń do pojemności, bo mówi, że jego wystarczy odrobina, żeby wmasować sobie w twarz, zwłaszcza tutaj w tej okolicy, gdzie się golił, i spokojnie mu wystarczy na jakiś czas. Jeśli chodzi o krem do golenia, zdecydowanie szybciej schodzi i więcej go schodzi, ale mówi, że mimo wszystko jest to naprawdę bardzo fajny balsam po goleniu. Wiem, rozgadałam się dzisiaj na temat marki Monolith i tych wszystkich preparatów, ale chciałam Wam o nich opowiedzieć, ponieważ Max stwierdził, że jest to naprawdę bardzo ciekawa, fajna marka dla mężczyzn. Ze względu na opakowania, które są wygodne w większości, ze względu na świetny zapach, na to, że są to produkty, które mają bardzo fajne substancje aktywne, składy w większości naturalne, które nie podrażniają, które naprawdę dają ten efekt nawilżenia. I przede wszystkim są w dobrych cenach, bo mówi, że to też nie są kosmetyki, które mają jakieś wygórowane ceny, a mężczyźni są tacy, że w większości lubią inwestować w kosmetyki, które są właśnie w dobrych cenach, ale które są skuteczne. I Max mówi, że z czystym sumieniem poleca te kosmetyki. Gdybym miał wybrać takie perełki z tych wszystkich, o których Wam dzisiaj powiedziałam, to mówi, że byłby to tak. Żel pod prysznic obowiązkowo i mam mu zamówić już kolejne opakowanie. Żel pod prysznic, preparaty do golenia, zwłaszcza krem do golenia, ten peelingujący żel oczyszczający, bo mówi, że jest w ogóle wow, no i kremy, krem do twarzy i krem pod oczy. Z tego jest najbardziej zadowolony, tak teraz patrzę i można by powiedzieć, że no praktycznie ze wszystkich tych kosmetyków. Ale mam nadzieję, że dzisiaj Was troszeczkę zaintrygowałam tym filmem, zwłaszcza tymi kosmetykami. Jeśli jeszcze nie znacie marki Monolith, no to myślę, że warto się z nią zapoznać. Przypominam, że linki do wszystkich tych produktów znajdziecie oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu, ale kosmetyki dostępne są w sklepie Nutridom. Tam znajdziecie wszystkie te preparaty, o których dzisiaj opowiadałam. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. I widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!